chciałem osobiście w imieniu firmy Nissan podziękować za zaufanie Electric Taxi dla marki Nissan, gdyż wybrali Państwo markę, która jest zarówno pionierem, jak i liderem w rynku samochodów elektrycznych. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i gratuluję. Dziękuję uprzejmie. W tym miejscu chciałem powiedzieć, że wybraliśmy Nissana, gdyż spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem i chęcią współpracy i pomocy przy tworzeniu tego przedsięwzięcia, za co jesteśmy wdzięczni firmie i mamy nadzieję, że ta nasza współpraca będzie kontynuowana przez długi czas. Jesteśmy naprawdę dumni, że firma Electric Taxi wybrała markę Nissan na swojego partnera. Jest to wyraz z całą pewnością latam doświadczeń i pracy. Za okres już 6 lat, od kiedy wprowadziliśmy pierwszy samochód elektryczny Nissan Leaf, sprzedaliśmy już przeszło 275 tysięcy tych aut na poziomie światowym. Także dzięki temu jesteśmy w stanie w firmie Electric Taxi, a także potencjalnym przyszłym firmom zaproponować nasze doświadczenie, ponieważ wiemy po pierwsze, jak produkować samochody elektryczne, po drugie, jakie są oczekiwania klientów, no a w szczególności, jak w najbardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał samochodu elektrycznego. W tej chwili sytuacja na rynku wygląda w ten sposób, że praktycznie najbardziej nadającym się do celów przewozów taksówkarskich autem jest właśnie Nissan Leaf. I na razie, ponieważ współpracuje się nam z Nissanem, tak jak wspomniałem, bardzo dobrze i uzyskujemy tutaj szerokie wsparcie, zarówno techniczne, ludzkie, jak i można powiedzieć w jakimś sensie też elastyczną politykę cenową ze strony Nissana wobec tego naszego przedsięwzięcia, to będziemy się po prostu rozwijać w oparciu o ten model auta. To jest pionierski projekt i na tą skalę nie było jeszcze w Polsce zastosowania dla samochodów elektrycznych w taksówkach na tak dużą skalę, więc to jest to dla mnie taki symboliczny krok w kierunku upowszechnienia pojazdów elektrycznych. Bardzo się z niego cieszę i z przyjemnością uczestniczyłem w całym wydarzeniu.